Mistrzostwa świata w ultrakolarstwie w Polsce? Brzmi nierealnie, a jednak na dzisiejsze spotkanie w salonie Pro Rowery Zielona Góra zjechali się organizatorzy największych zawodów w Polsce, zawodnicy oraz pasjonaci kolarstwa, youtuberzy czy nawet komentator Eurosportu pan Adam Probosz. Wymieniam resztę osób, żebyście zobaczyli, jak ta skala jest ogromna. Remigiusz Siedziński, doświadczony ultrakolarz, który ma za sobą naprawdę masę przejechanych ultramaratonów. Zobaczcie sami, zróbcie sobie stop klatkę, a ja mówię dalej. Henryk Huzar jest kolarzem i organizatorem wielu tras w Polsce, tras ultra. Weronika Janik, organizatorka zawodów ultra wraz ze swoim tatą, który również jest organizatorem innych zawodów. Krzysztof Fechner, który w ubiegłym roku ukończył rajd dookoła Polski i przygotowuje się teraz na Race Across America. Bardzo go podziwiam za przejechanie na rowerze miejskim z Zielonej Góry do Gorzowa i z powrotem, na dodatek w takim niesamowitym tempie. Marek Rupiński, ultrakolarz, który ukończył Race Across Poland i zamierza ukończyć Race Across America. Tobiasz Jankowski, który jest pierwszym organizatorem ultra Duch Puszczy. Paweł Weronowicz, cały zespół sklepu Pro Rowery Zielona Góra oraz wiele innych miłośników dwóch kółek. Tak więc, Zielona Góra stała się sercem ultrakolarstwa w Polsce. Ta dyscyplina sportowa zyskuje coraz większą popularność, a na mapie zawodów pojawiają się coraz to nowsze imprezy. Uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania organizatorom i dowiedzieliśmy się z tego wiele ciekawych informacji. Ale do czego zmierza ten cały film? Czy ja właśnie na początku filmu wspomniałem o Mistrzostwach Świata w Ultrakolarstwie w Polsce? Po raz pierwszy w historii? Nic bardziej mylnego. Do organizacji podjął się już wcześniej wspomniany pan Remigiusz Siudziński. Impreza będzie miała charakter międzynarodowy, kilku kolarzy klasy światowej zapowiedziało już swoje uczestnictwo. Każda osoba, która zdecyduje się na pokonanie 3600 km solo, będzie musiała mieć swoją grupę wsparcia, czyli co najmniej dwuosobową ekipę, która będzie podróżowała autem za zawodnikiem. Ale oprócz tego, po raz pierwszy w Polsce będzie się w tym roku wyścig Ultra Duch Puszczy. Trasa wiedzie przez Podlasie. Tobiasz Jankowski, organizator całej imprezy, mówi, że jest to propozycja dla tych, którzy lubią się ścigać, a także dla tych, którzy preferują kolarstwo romantyczne. Oglądałem zdjęcia tych okolic i muszę przyznać, że przejechanie takiej trasy to naprawdę coś pięknego. Ten film miał być z początku luźnym vlogiem, jak zawsze, ale postanowiłem stworzyć nieco inny format. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wam się podoba. Zobaczcie urywek, jak to miało wyglądać. Siemanko moi kochani, dzisiaj jadę do Pro Rowerów na event. Siemaneczko. Cześć. Siema. Siemko. Jak tam? Nie wiem, co z kazutami zegara, to jeszcze raz długo zajęło. Ale chcę tylko powiedzieć, że... Siema. Siema. Co porabiasz? A nic, stoję sobie i nagrywam, zdjęcia robię. O, no. Łapka w górę. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie dokładasz cegiełkę do spełnienia jednego ze swoich marzeń. Filmy wrzucam co tydzień, także rzucajcie okiem, a w lutym pojawi się kilka śmiesznych. Zerknijcie również na kartę społeczność, na której często relacjonuję, co się dzieje lub co nowego się szykuje. Prowadzę również Instagrama, na którego zapraszam, bo tam będziemy się najczęściej widywać. Odcinka dobiegł koniec, mam nadzieję, że będę tworzyć tylko więcej tak wspaniałych filmów z równie wspaniałymi ludźmi. Trzymajcie się ciepło, cześć!